z tej strony Fmaber, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Trucka 2. Aha, jeszcze zanim ruszę, chciałbym pokazać coś. Coś, co sobie tak przypadkowo włączyłem mapę i słuchajcie, mam równe 50% zwiedzonej mapy. Tja, równo 50%, to znaczy, że to jest sporo według mnie. No, oczywiście tutaj odwiedzę więcej. Będę miał już ponad 50%, ponieważ tędy jeszcze nie jechałem, a zwłaszcza tą trasą do Szczecina, którego się dzisiaj w dzisiejszym odcinku udamy. Dlatego nie tracąc czasu od razu ruszam, bo troszkę to może potrwać. No i cóż, ja będę znowu gadał o pierdołach praktycznie, bo nie dostałem żadnych pytań pod ostatnim odcinkiem, także poprzynudzam troszeczkę. Przychód 3000. Jo, dziękuję. Normalnie to, słuchajcie, jest naprawdę dużo. Wierzcie mi. W porównaniu do tego, co oni zarabiali, ci moi kierowcy, no to jest naprawdę dużo. Ale zauważyłem na moim kanale, że właśnie styknęło mi 500 widzów. Z okazji tej oczywiście będzie konkurs, który już tak dawno i długo zapowiadałem. Ale oczywiście nie w Euro Trucku, będzie on jakby jak to się mówi, zapowiadany. Tylko tutaj o tym wspominam, a zapowiedź będzie oczywiście w osobnym, specjalnym odcinku. Jeszcze, prawdę mówiąc, nie wymyśliłem, co moglibyście zrobić ewentualnie, żeby wygrać drive'a. Bo samo napisanie jakby komentarza pod filmem jest dosyć prymitywne. Mógłbym postarać się o coś więcej. Teraz będzie chyba padać, czego nie chcę. Także cały czas się zastanawiam, co mógłbym dać za zadanie, żebyście zrobili. Tylko totalnie mi nic nie przychodzi do głowy, także nie wiem, może jeszcze do czasu, gdy go nagram, może coś jeszcze wymyślę. Wow, ścinka. Wiecie, zadania jakiegoś takiego większego, jakiegoś takiego trudnego typu, jak kiedyś robiłem, znajdź, w którym odcinku było coś tam. Nie, myślę, że takie rzeczy nie. Raczej nie. Bo to by było zbyt czasochłonne i prawdopodobnie nie za dużo osób wziąłoby w tym udział. No, wiem to z doświadczenia z poprzednich odcinków. Oczywiście was nie było wtedy aż tyle. Niby 500, tak naprawdę was tyle nie ma, no, ale jest tyle subskrypcji, no i wypadałoby. Także co by innego, bo pendrive, na pendrive będzie, jak już wielokrotnie wspominałem, będą się znajdowały dwa save. Jeden save to będzie save mapy Escape przeze mnie jeden raz budowany, a drugi to będzie save obecnej mapy z Kanciastej Przygód, oczywiście z modami, jak wcześniej przypominam, że z modami. Dlatego jeżeli byście chcieli w ogóle pograć, no to musicie mieć mody. Ewentualnie nie musicie, wtedy świat powinien się wam przekonwertować na zwykły i po prostu dodatkowe itemy, które zdobyłem, typu diamenty czy inne rzeczy, po prostu wam poznikają i tyle. Tego nie będzie, no, także to już do was tak naprawdę należy decyzja, czy będziecie grać na modach dalej, czy nie. W każdym bądź razie ja zamierzam w dalszym ciągu. No ale ogólnie a propos jeszcze właśnie tego konkursu. Pendrive mogę jeszcze dodać, że jest 4-gigowy. Więc myślę, że też taki w miarę spoko. Oddaję wam w miarę nowy pendrive. Nie ten, który chciałem wcześniej. Ten wcześniej też jest nowy, ale zauważyłem ostatnio właśnie, że on już z jednej strony jest troszkę odrapany, bo ja go woziłem w samochodzie.
Dużo mówię, z niego nie korzystałem, ale jednak jest odrapany. A ten, który wam chcę dać, jest o wiele bardziej nowszy, bo był użyty tylko dosłownie dwa, może trzy razy. No i jeszcze raz go tylko użyję, żeby właśnie wgrać te mapy, które wam obiecuję. No i zostanie wysłany do osoby, która jakby, no, zajmie pierwsze miejsce. Oprócz pendrive'a będzie oczywiście jeszcze kilka rzeczy do wygrania. Sporo tego będzie, bo 500 widzów to jest jednak sporo. I myślę, wiecie co, że jednak zrobię zwykłe losowanie jak zawsze, więc chyba jednak wpiszecie po prostu... Już chyba nawet wymyśliłem, co ewentualnie moglibyście wpisać, ale to chyba generalnie nie wpłynie na, ja wiem, decyzję moją. Nie, to nie, dobra, myślałem o czymś fajnym, takim bardziej oryginalnym, ale myślę, że tam by zdarzałoby się tam dużo powtórek w odpowiedziach, także raczej nie, tego nie zrobię. Co ja zwalniam w ogóle? Można spokojnie przyspieszyć. Szkoda tylko, że się tak ścina. Jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w mieście. What the hell? Dobra. Na światłach jedziemy w lewo. A później znowu w lewo. Autokar przed nami też jedzie w lewo, także będzie troszeczkę skręcał długo. Boty zawsze długo skręcają. Jedź. Ten też skręca, nie wierzę. Kierunkowskaz się włącza wcześniej troszeczkę, wiesz. Oh yeah. Dowiozłem to. Tak, fakt, prawie zahaczyłem. W miarę wyprostujemy i perfekto, parkujemy. Awesome. Okej, dalej już nie mogę, bo mi zablokowała ściana, ale... Super. Czy dodatkowy poziom będzie? W sensie nowy? Ajcia, za krótki kurs, niestety. Dobra, i oczywiście jedziemy dalej. A dokładniej do Szczecina, czyli prawdopodobnie musimy albo w lewo, albo w prawo, czekajcie. W prawo jednak. To raz. Ale dwa, czekajcie, jeszcze zobaczę, czy może będzie jakiś kurs do Szczecina. Stąd. Najtańszy, patrzmy. To jest tu, 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 niestety nie. Szkoda. No dobra. A w takim razie jedziemy bez ciężarówki, czyli w prawo miałem skręcać tak w końcu. Chyba tak. A teraz prosto. Oczywiście, jak najbardziej prosto. Tam kupimy sobie garaż, być może zatrudnię jeszcze jakiegoś kierowcę. No i cóż, chyba będziemy powoli wtedy właśnie kończyć tę serię z tego. Jedź człowieku, ty masz zielone, co cię obchodzi? Nie no, po prostu nie wierzę. Co za kretyn. Muron total. Tragedia. Uszkodzenia 2% oczywiście.
Jeszcze na dodatek mandat. Cholera, staje zaraz ze skrzyżowaniem. Kretyn. Tylko debil tak potrafi. Cóż. A propos serii właśnie jeszcze, do kanciastych przygód nawiązując, ostatnio widziałem się właśnie z Kamilem, przyjechał do mnie w odwiedziny i z tego co tak chwilę siedzieliśmy na kompie, stwierdził, że pokaże, omówi mi pokrótce mody, modyfikacje, na których gram. Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony tym jego powiedzeniem o tym, bo nie wiedziałem, że on się zna na tych modach. Okazało się, że bardzo dobrze się zna, wie wszystko. Oczywiście tą prezentację, którą mi zaprezentował, ja już w większości zapomniałem, ale... Ale oczywiście będę się starał w tym momencie, żeby jak najszybciej wprowadzić oczywiście mody na serwer, no bo Kamil mi bardzo w nich pomoże. Ja tak naprawdę na nich gram, ale bardziej zdobywam na razie wszystkie surowce, które ewentualnie byłyby mi w przyszłości potrzebne, a tak naprawdę on mi będzie pomagał w obsługiwaniu tego wszystkiego. Kurde. Dobrze. Ale on się w lekką porażkę. A to dlatego, że pod górkę. Jak jechał ja z naczepą, też bym tak się wlekł. Nawet nie wiem, czy nie bardziej. Tu jest cały czas linia ciągła i... Znaczy linia ciągła w sumie mi nie przeszkadza, tylko bardziej przeszkadzają mi te zakręty ciągłe. Nie jestem pewny, czy tam coś mi nie wyskoczy. What the fuck? Perfekcyjne wyprzedzanie, nie ma co. O Boże, ale fejle dzisiaj wale. Mogłem, kurczę, w lewo do rowu zjechać, niż w niego przywalić. Oh my god. Makabra, gazu. Nie lubię, jak mi coś nie wychodzi. Kurczę, nie... Jeszcze, żeby to był mały samochód, ale to był autokar. Ja go totalnie nie widziałem. Pomimo tego, że jakoś tak z prawej strony jeszcze patrzyłem, zanim zacząłem wyprzedzać, no. No i mówię, źle zareagowałem. Mogłem w lewo pojechać do rowu i wtedy uniknąć jakby wypadku, no. Ale niestety, się nie udało. Mamy 13 minut, a do Szczecina jeszcze nie wiem, ale na pewno już dużo nie zostało. Także mówię, kupię ten garaż, może zatrudnię jednego kierowcę z oczywiście ciężarówką i będę kończył, bo nie ma tutaj co więcej za bardzo pokazywać. Później po prostu może jeszcze 2-3 odcinki zrobię, żeby zobaczyć, jak się funkcjonuje z tymi dwoma garażami. Jak to wygląda, jak ci pracownicy pracują, no i... To by było na tyle wtedy. A, nie pochwaliłem się wam. Kupiłem sobie nowe światła do mojej ciężarówki na dachu, które są... Tak, są tutaj włączone one. Jakbym włączył długie, to moje długie teraz o wiele dalej świecą i o wiele jaśniej. O, może wam pokażę. Na przykładzie. Nie, to fakt. Jak widzicie, tą ciężarówkę przede mną teraz oświetlam. Dodatki na dachu.
wyłączam i ta ciężarówka praktycznie nie jest zaraz oświetlana. I to jest oczywiście na światłach długich. Gdybym włączył długie, to w ogóle ich tego nie będzie, a dzięki tym światłom dodatkowym na górze mogę właśnie lepiej mi się droga oświetla. Dobrze, żebym znowu nie walnął fejla. Ja może trochę zwolnię i wam pokażę, o. To są te górne światła. Z taką, na takiej rurce. Także mam nadzieję, że zdążyliście zauważyć przez ten moment. To niestety nie jest Need for Speed. Jakby to był Need for Speed, to bym sobie zredukował na dwójkę i bym pocisnął, a nie dziesiątkę. O, fucking bitchem! Okej, cały czas dostaję expa, doświadczenie za to, że jadę bez naczepy. Więcej was nie było. Masakra. A ty mógłbyś szybciej jechać, naprawdę. Rozumiem, że masz naczepę, ale... Z naczepą nawet można szybciej jechać. Aha, tu już jeżdżamy na autostradę. Muszę zerknąć, gdzie my musimy wjechać. Szczecin na wprost. To było Stretin czy coś takiego. God damn. Ta hell! No dobra, w tej sprawie musimy teoretycznie puszczać. No ale... Ja tam nikogo za bardzo puszczać nie będę. Ale ciągnie. No to dlatego rzeczywiście, tylko że pod kurkę było. I 9 dyszek. Chyba niedaleko. Już niedużo zostało, tak według mnie. Tak cały czas jest pochmurno, niby zbiera się na ten deszcz, ale w ogóle nie pada. Ale chyba właśnie wykrakałem i właśnie się zbiera na deszcz. I właśnie zaczyna padać, bo widać, że coraz bardziej rozmazany obraz jest. Także przede mną oczywiście. Tak ostatecznie jeszcze się nie rozmazał, ale za chwilkę się to pewnie stanie. Także już włączę sobie światła. No, oczywiście. Oczywiście. Nienawidzę też. Gdzie ten Szczecin? Masakra. O! Chyba jest. Tak, wjechaliśmy do Szczecina, słuchajcie, wreszcie. Także będę się rozglądał. Już chyba widzę nawet garaż do kupienia. Zaraz po prawej stronie jest on. To jest hotel. To jest tam dalej, także... Okej, mamy rondo. Shit. O, fuck! Kamery mi się rypią. Jeszcze na dodatek mi się przesunął komputer. Dobra, jest już ok. Wow, wow! Aha! Wysoki krawężnik, spokojnie, niczym nie zahaczyłem. Tak. No to co, kupujemy? Czy nawet chcesz kupić garaż? Tak. Myślę, że tak. Oh yeah. Włączmy długie. A kurczę, nie mogę. Szkoda. Fajny motyw. Super. Pierwsze co sobie wjedźmy do środka, bo pada deszcz. No może nie tak.
troszkę tu bałagan. Dobrze. Albo nie, podjedźmy jeszcze, żeby zarządzać garażem. Szczecin, Wrocław. A modernizacja jest tutaj dostępna? Jest, ile by to kosztowało? Czy chcesz zainwestować 100 tysięcy w rozbudowę? Pytanie tylko, czy mnie wtedy będzie stać na ciężarówkę? Może na razie nie. Kupmy w takim razie ciężarówkę, oczywiście Scanie, no bo cóż by innego, słuchajcie. Kup online, odwiedź wybranego dealera. Czy na pewno chcesz się udać do miasta honoru z tą... Tak. Także kupię ciężarówkę, wynajmę kierowcę, no i to mnie tyle. Tradycyjnie oczywiście ta co na początek. No, ona kosztuje 109 tysięcy. Chcesz usiąść za kółkiem twojej ciężarówki? Nie. Przyślijcie ją do Szczecina na stanowisko pierwsze. Okej. A, już mogę wyjść, dobra. Tak. Dobrze. Teraz jeszcze Szczecin, tutaj i kierowcy. Wszyscy chyba biorą mniej więcej tak samo kasę. Jednakże ja patrzę oczywiście na dystans i tutaj to, żeby mogli wozić cenne ładunki. Oczywiście te ADR-y i te inne takie doświadczenia są też bardzo przydatne, ale mimo wszystko... Dobrze, tu już mamy dwóch pierwszych kandydatów i tego bym raczej wolał od tego. Także tu już jest pierwszy na drugiej stronie. Tutaj nikt mnie nie interesuje. O! Tutaj jest bardzo dobry gość. Ma wszystko to, co mnie mniej więcej interesowało i go zatrudniamy. Zatrudnij kierowcę. Tak. Na stanowisku pierwszym. Dokładnie, Dominik. Super. Dobra. Cóż, no i myślę, że to by było na tyle. Jak widzicie... Czyli 90%... Produktywność. Aha, o to chodzi. Tak, jak widzicie... No to jest moja, ale te tutaj, no tu mam dwa jakieś zablokowane jeszcze, ciekawe, co to jest i czy w ogóle można to kiedyś odblokować, nie wiem, nie mam pojęcia, w każdym bądź razie modernizować już dalej, jak widać, nie mogę. No cóż, to było na tyle w tym odcinku, dzięki za wyżynę i zapraszam do kolejnych, trzymajcie się i cześć.